Czy wracamy do naszej rozmowy, do spotkania. Ja jeszcze powiem dwa słowa więcej o naszych gościach. Małgorzata Dmitruk jest artystką i pedagogiem, nauczycielem sztuki. Jest profesorką nadzwyczajną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi tam pracownię druków klęsłego i wypukłego, która jest częścią Wydziału Rzeźby. Tak? Dobrze mówię. Zmieniła się tylko nazwa. Nazwa? Pracownia się nazywa? Pracownia się nazywa Graficznych Form Przestrzennych. Więc to jest ważne, że możemy zaobserwować pewną ciągłość między bohaterem tego filmu a twoją pracą. Zresztą o to też będę chciał cię zapytać. Co ważne, to korzenie Małgorzaty Dmitruk to jest pogranicze polsko-białoruskie. Jej rodzinne wioski to jest w okolicach Bielska Podlaskiego, Tworki Mokre, Toporki Mokre, niedaleko Zaleszany. Więc tutejsi, ta kultura pogranicza polsko-białoruskiego, to jest świat, do którego w swojej twórczości Małgorzata Dmitruk cały czas powraca, z którego czerpie, co jest też bardzo ważnym znamieniem jej sztuki, ale myślę w ogóle kultury pogranicza, tego jak ona jest dzisiaj tworzona i nieprzypadkowo współpracujemy od lat z Małgorzatą, że to jest ta przestrzeń, która nas niewątpliwie łączy, interesuje, jak wpisać to doświadczenie dziedzictwa, czy to dziedzictwo kulturowe pogranicza w nowoczesność, w sztukę współczesną, w nowe poszukiwania w kulturze czy sztuce. A natomiast Waldemar Janda jest też nie po raz pierwszy w Sejmach. Z Małgosią tutaj możemy znaleźć wiele śladów. Jesteśmy pod niebem sejmińskim, który jest autorstwa Małgosi, które nam tutaj stworzyła wspaniale. I trudno sobie już dzisiaj Białą Synagogę wyobrazić bez tego nieba. Ono stwarza nam scenografię do bardzo wielu przedsięwzięć, które realizujemy. Już w tej wizualizacji obrazów, czy to z koncertów, czy ze spektakli, niebo jest bardzo silnie obecne. Ma też swoje znaczenie, muszę ci to powiedzieć, dla akustyki tego miejsca, że zyskało to również w takim sensie akustycznym. No i jest w Domu Pogranicza wystawa litografii Małgosi, którą mamy tutaj od lata. Niebo sejmeńskie jest częścią tej wystawy, którą w całości mogliśmy kilka miesięcy temu tutaj oglądać, czyli takiej konstelacji różnych tkanin, kilimów zrobionych przez Małgosię po to, żeby opisać nasz świat sejneńsko-krasnoludzki. I to dla nas jest wielki skarb. Tym bardziej, że Małgosia nam całą tą kolekcję podarowała, za co się bardzo pięknie dziękujemy. I to już na pewno stanie się częścią naszej wizualnej opowieści o pograniczu. Tylko, że tak podarowałam, bo uważam, że wszystkie te tkaniny powinny zostać tutaj. To jest opowieść o was, o pograniczu. Bardzo, bardzo ci za to dziękujemy. Waldemar Janda, to jest, mówię, też nie po raz pierwszy, bo przybywał do pogranicza od bardzo wielu lat jako filmowiec, dokumentalista. Jest właśnie legendą filmowania pogranicza mniejszości narodowych w Polsce. Bardzo wielu zawdzięczamy, bo to, co utrwalił na kamerze w filmach dokumentalnych od bardzo wielu lat o wszystkich mniejszościach w Polsce, to uwaga, szacunek i tworzenie całego ogromnego zbioru opowieści o wielokulturowej Polsce i o wielokulturowych tradycjach pogranicza
choćby takie cykle jak Etniczne klimaty, które możecie znać z telewizji, czy festiwale organizowane at home, które właśnie były takimi spotkaniami twórców, którzy taką problematyką się interesują. Wiele wspaniałych filmów powstało przy tej okazji, więc witamy Cię też, Marku, bardzo serdecznie ponownie w naszym pograniczu. No i chcę z Wami rozmawiać, może zacznijmy rzeczywiście od tego filmu, chociaż pójdziemy potem dalej, od Syzyfa z Mińska, jak nazwaliście ten film, czyli Twojego mistrza, Dimitra Łotkowa. Zacznę od tego najprostszego może pytania, od którego się film zaczyna. No właściwie, dlaczego upierać się przy takich bardzo trudnych, pracochłonnych, niewdzięcznych technikach tworzenia sztuki, jaką jest litografia, a nie wykorzystać komputerów nowoczesnej technologii? Jak myślisz, Małgosiu, jako twórca, czy nie kusi cię to, czy studenci, z którymi pracujesz, nie mają do siebie o to pretensji, że właściwie po to mamy tą nowoczesną technologię, żeby nam było łatwiej? Pewnie tak. Studentów od razu uprzedzam przed zapisaniem się, że tylko wszystko robimy ręcznie. Na Akademii Sztuk Pięknych. Tak. Tak jak powiedział na filmie pan Dmitrij Młotkow, powiedział coś takiego, że trzeba chcieć, trzeba mieć chęci. U mnie te chęci się pojawiły. I pojawiły się chęci do współpracy z mistrzem moim, z którym, tak jak tutaj było powiedziane, pracowałam 17 lat. I to jest chyba najważniejsze. Do komputerów tej miłości nie poczułam. I chyba tak pozostanie. No, ale gdyby ci ktoś postawił cię w takiej sytuacji, że podobne, no właśnie, jedna grafika wykonywana techniką komputerową, a druga właśnie tym całym procesem, który widzieliśmy tutaj na filmie. Czy dla ciebie jako artystki jest tu jakaś zasadnicza różnica? No nie wiem, ja tę technikę polubiłam od razu, za taką bezpośredniość, za możliwość pracy, właśnie bez takiego przenoszenia rysunków. No wiadomo, techniki graficzne rządzą się swoimi prawami, trzeba przynajmniej znać jakieś podstawy, żeby w ogóle wyrazić myśl, bez tego się nie da. Ja poznałam wiele technik przed takim świadomym zajęciem litografią. I tak jak powiedziałam, polubiłam tę technikę, bo raz, że można było pracować z kolorem, dwa, za taką bezpośredniość, że nie trzeba przynosić rysunków, robić, tam, nie wiem, kopiować na kamień, z kamienia. To mi się nie podobało, tak? Ale podobało mi się właśnie to, że można wziąć kredkę i rysować po kamieniu. Od tak, bezpośrednio. A to, że żeśmy się spotkali z mistrzem, to już jest kolejny wątek, także. Bo to jest tak, że ty ukończyłaś w Mińsku, prawda? Nie, ale przynajmniej zaczęłaś studiować. Właśnie chciałam powiedzieć, że rozpoczęłam studia w Mińsku w latach 93-95. Dwa lata studiowałam w Akademii tamtejszej. Do Łotkowa można było, nie można było się zapisać od tak z ulicy. To było takie miejsce znane niektórym. Do tego miejsca przyprowadził mnie mój kolega, który też studiował grafikę w Mińskiej Akademii. Przyprowadził, poznał, powiedział, że możesz, Dmitrij powiedział, proszę bardzo, możesz spróbować, tak dalej. Znaczy, jedno z było to takie miejsce trochę
takie trochę tajemnicze. Mało tego, w tamtych czasach zachodzenie do tej pracowni można było być wyrzuconym ze szkoły, z tamtejszej akademii, tak. I za to wyrzucano. Więc ja chodziłam rzeczywiście opłotkami, żeby tylko nie spotkać swoich wykładowców. Ale dlaczego? To była jakaś herezja właśnie w tym sensie, czy ideologia za tym jakoś stała? Nie wiem, wydaje mi się, że Dmitrij, on bardzo wielu profesorów tamtejszych wykształcił. Tak. Nie, zawsze miałam wrażenie, że mało kto go szanuje. A on z kolei był takim człowiekiem, że zawsze to mówił prosto w oczy. I wydaje mi się, że był to jakiś taki konflikt pokoleniowy. To chociaż tak jak powiedziałam, wielu wykształcił, często o tym mówił, podkreślał. Niemniej w ogóle na Białorusi, czy w Białorusi jest jedna Akademia Sztuk Pięknych. Minęło od tego czasu, kiedy ja tam studiowałam, minęło prawie 30 lat i w zasadzie się nic nie zmieniło. Dalej są osoby wyrzucane z tej szkoły. Więc tak to się rozpoczęło. Także po dwóch latach przeniosłam się na Akademię Warszawską i skończyłam Akademię Warszawską, Wydział Grafiki. Ale bardzo regularnie przyjeżdżałam do Dmitrija właśnie, żeby popracować w tej pracowni, żeby mieć stały kontakt z nim. Przyjeżdżałam mniej więcej 2-3 razy do roku, na 3 tygodnie. To była taka bardzo, bardzo intensywna praca. Od rana do nocy, naprawdę tak w dużym i napięciu, ale takim, no taka intensywna, solidna praca. Ja zawsze wjeżdżałam szczęśliwa, że udało się nam wykonać kolejne prace. Część z tych litografii, które mamy na wystawie, są tam zrobione. Tak, w zasadzie wszystkie te historie, które są pokazywane w domu pogranicza, były drukowane tam. Tak. Matku, chciałbym Ciebie teraz zapytać o to, jak Ty widzisz Małgosię Dmitruk? Jak się w ogóle poznaliście? Jak patrzysz na to, co ona robi? Bo przecież ten film, który zrealizowaliście, to nie jest pierwsze Wasze spotkanie z Małgosią. Ona jest szczególnym przedstawicielem naszych mniejszości narodowych, bo myślę podobnie jak Leon Tarasewicz, ona jest taką artystką, która nie jest zamknięta w kręgu tylko kultury mniejszościowej, prawda, czy narodowości, ale stała się, zdobywa nagrodę w świecie jako polska artystka, prawda, czy z Polski powiedzmy, tak jak Leon, a jednocześnie jest silnie związana, nie wypiera się ani swoich korzeni, ani tego swojego pogranicza. Jak Ty na nią patrzysz, powiedz? Małgosia się mieści w takiej konstelacji. Małgosia mieści się w takiej konstelacji wybitnych artystów pochodzących z mniejszości narodowych, których my często z mniejszościami narodowymi nie kojarzymy, a oni są, nie wiem, Białorusinami i nie odrzucają tego balastu, czy tego handicapu narodowościowego, jak ktoś na to patrzy, to już inna sprawa. I chcieliśmy pokazywać takich ludzi jak Leon Tarasowicz, jak nie wiem, Piotr Trochanowski, jako wybitni artyści romscy, którzy mieszkają w Polsce. Ich wszystkich, żył w Warszawie poeta ukraiński, którego nikt w Polsce nie znał przez długi czas, a po przetłumaczeniu stał się bardzo popularnym człowiekiem. Znaczy, chcieliśmy pokazywać tych ludzi, że patrzcie, wśród mniejszości narodowych są ludzie, którzy są obywatelami Polski i pracują jakby swoją sztuką na dobre imię tego kraju. Nie mówią, że a my to tylko tutaj przez chwilę, tylko po prostu wrośli w ten kraj, są jakby dwukulturowi, to ich wzbogaca mocno.
Trafiliśmy do Małgosi, kiedyś robiliśmy taki programik telewizyjny Krajobrazy Kultury. Pokazywaliśmy ludzi związanych ze sztuką i tradycją regionów poszczególnych w Polsce i przyjechaliśmy na taką wystawę, którą Małgosia miała w Warszawie. To było nasze pierwsze spotkanie, a później przyjechaliśmy do Liceum Bielskiego, żeby robić reportaż o jego tam 30-leciu chyba w tym czasie. To było Liceum Białoruskie. Liceum z językiem białoruskim. Z językiem białoruskim, tak, przepraszam, że mówię białoruskie, z językiem białoruskim. No i pokazywaliśmy wybitnych absolwentów tego liceum, między innymi Małgosię. Z kolejne spotkanie jakby zawiozła nas do wioski, z której pochodzi mama, z której pochodzi tata, gdzie mieszka babcia. Poznaliśmy babcię i jedliśmy jabłka z jej jabłoni, która przed chałupą rosła. Znaczy trochę poznaliśmy tych miejsc, z których częściowo wywodzi się jej sztuka, bo jak patrzymy na te grafiki, to w nich są zapisane jakby te miejsca. Bielsko, te okoliczne wsie, Cerksie, stare domy, przetworzone artystycznie, ale jedne. Że na przykład jak oglądam taki obraz, który jest zielona cerkiew, dobrze mówię, w Bielsku jest zielona czy niebieska? Niebieska cerkiew, gdzie jest amfiteatr, tylko zaznaczony łukiem, gdzie jest budynek jakiś, który wiem, że jest budynkiem liceum z językiem białoruskim. To po prostu trochę jakby inaczej patrzę na tą twórczość, że w niej pewna metoda twórczości, talent artystki jest połączony z osadzeniem tego w jej życiu, w jej sąsiedztwie, w miejscach, w których się wychowywała. I to była dla mnie spora wartość, więc popularyzowanie takich artystów było obowiązkiem telewizji publicznej. Tak mi się to wtedy wydawało. Małgosiu, to opowiedz, bo to jest też dla nas właśnie ciekawa kwestia tożsamościowa, jeżeli ty wpisujesz w domu tam, bo masz katalogi, w której się przedstawiasz światu, to co tam wpisujesz? Narodowość. Białoruska. Narodowość białoruska. Jakie to ma na ciebie znaczenie właśnie? Bo często mogę sobie wyobrazić takich twórców, dla których mógłby to być jakiś balast, prawda, że oni wolą się uwolnić od tej swojej prowincji czy jakichś obciążeń mniejszości, prawda, narodowych i być po prostu artystami nowoczesnymi, europejskimi i tak dalej. W twoim przypadku to jest inaczej. Jak ta sprawa tożsamości twojej wpływa na to, jak rozumiesz siebie i jak tworzysz? No, dla mnie to jest z dużą wartością. Na pewno mnie wzbogaca. Wydaje mi się to taką normalną sytuacją dla mnie, tak? Ty mnie o to pytasz. A mi się wydaje, że to jest takie naturalne, takie oczywiste, tak. Zawsze było, jest. Na pewno ten pejzaż się zmienia. Białostocki, czy na Białostoczyźnie, czy nawet tych naszych rodzinnych wsi. No ale wydaje mi się, że te korzenie są tu istotne bardzo. No po to, żeby szukać tematów uniwersalnych. Znaczy patrzę oczami lokalnymi, ale staram się szukać tematów uniwersalnych, żeby też w jakimś sensie iść do przodu, ale też, żeby to było zrozumiałe dla ludzi różnych, uczonych, nieuczonych z takiego kraju czy z innego. Bo ja pamiętam taką wystawę, dla mnie bardzo ważną, którą przygotowaliście razem z Leonem Tarasiewiczem w Poznaniu. I to była wystawa poświęcona Zaleszanom, czyli takiemu bardzo dramatycznemu, tragicznemu rozdziałowi historii polskich Białorusinów, czyli mówimy o wioskach. Zaleszany to są w sąsiedztwie rodzinnych wiosek Małgosi,
okręg właśnie Hajnówka, Bielsk Podlaski, gdzie po wojnie doszło do mordu lokalnej społeczności prawosławnych Białorusinów przez podziemną jeszcze wtedy armię, czy wojska, czy bandy, jakbyśmy je nie nazwali, które wtedy rozstrzygały po swojemu i bez sądu właśnie takie sprawy pograniczne. I stworzyliście wstrząsającą wystawę, która dla mnie była taką właśnie podlaską guerniką, czyli nawet odnajdując w twojej estetyce ten rodzaj takiej prostoty, prymitywizmu, dziecięcego niemalże, który był jeszcze tu bardziej potęgował tragiczność tych wydarzeń. Czyli to jest taki moment, w którym ty jako artystka angażujesz się w jakąś pamięć, prawda, społeczności lokalnej, czy bierzesz na siebie ten ciężar jakby stworzenia jakiejś opowieści wobec tego, co się wydarzyło w przeszłości, że taka praca jakby jest czymś więcej niż tylko po prostu projektem artystycznym, prawda? Buduje się jakąś wspólną pamięć, czy bierze się udział w jakiejś bolesnej debacie. Nie, jak od strony artystki podchodzisz do tego, jak szukasz dla takich sytuacji języka, czy one muszą być, czy czujesz, że wtedy twoja wolność jako osoby, która by szukała, nie wiem, nowych form artystycznych, jednak jest współzależna z konkretną kulturą czy historią, czy jakie tu są ścieżki, wiesz, poszukiwań własnego języka? Poszukiwanie własnego języka może trwać długo. Tak, odnosząc się do tej wystawy, tak, rzeczywiście ta wystawa odbyła się w 2018 roku. Był to bardzo trudny projekt. Rzeczywiście trzeba było znaleźć jakąś formę na tę wystawę. Przygotowywaliśmy ją około 2 lat, czyli tak, nie wiem, zbieraliśmy materiały. Ja nie jestem bezpośrednim świadkiem, ale jeszcze żyją w mojej rodzinie osoby, które są bezpośrednimi świadkami tego wydarzenia, które się odbyło w Zaleszanach. No nie było to proste, tak? Nie był prosty temat, ale wydaje mi się, że... Bo Leon zaproponował ten temat, ja się zgodziłam od razu i widziałam, i słyszałam, i jakby nie uciekałam od tego tematu, ale rzeczywiście znalezienie takiej formy na tę wystawę, że to nie było dosłowne, nie było łatwe. Bo wiesz, przy tej wystawie też myślę o tym, co widzieliśmy na filmie, to znaczy to jest wystawa zrobiona tak, że podłogę zrobił Leo, a całą górę, ściany wszystkie zrobiła Małgosia. Ale można powiedzieć, że ta podłoga jest ciemna, czarna i że właśnie można było tam po prostu wylać ciemny kolor, tak jakby komputer łatwo to szybko zabarwił. Natomiast Leon robił tą podłogę przez cały szereg dni, po prostu nakładając tam różne warstwy, tak jak tą litografię się robi, po prostu, że czuć tam było od razu jakąś potężną pracę. Każdy szczegół staje się ważny, w każdym szczególe jest rodzaj trudu. I to samo jest potem z tych twoich rysunków, które wyrastają na ścianie cienkich, naiwnych, dziecięcych i przez to jeszcze potęgujących dramat. Czyli, co chcę powiedzieć, że wracając do początku naszej rozmowy, że gdyby to komputer zrobił, to w ogóle tej wystawy by nie było tak naprawdę. To znaczy, że dopiero to jest taki moment, kiedy widzisz, kiedy to, co pan Dmitrij tutaj pracuje, że to jednak jest różnica między tym, co człowiek łatwo gdzieś tam sobie wyprodukuje technicznie, prawda, a ma inne do tego podejście. Tak.
Tak, to prawda. Ja rysowałam te rysunki na ścianach 2 tygodnie, na rusztowaniach, na drabinach. Rozpoczęłam tydzień wcześniej niż Leon, on przyjechał później trochę. W każdym razie też pracowałam w galerii na miejscu od rana do nocy i momentalnie przypominałam sobie o pracach, czy o sposobie, o tym trudzie, kiedy współpracowałam właśnie z mistrzem, także oczywiście tam pracowałam na wielu kamieniach. W Poznaniu z kolei Galeria Arsenał ma ogromną przestrzeń. To trochę inne wyzwanie, inna skala. Niemniej ten trud był bardzo taki konkretny. No i ślad ludzkiej ręki, tak? No wiadomo, tak. Wydaje mi się, że to jest ważne, tak? Komputer jednak. No co wisi nad nami tutaj, zobaczcie Państwo. To jest i materia, która jest tutaj zawieszona. No niektórzy z nas byli świadkami, jak ten cały cykl Małgosi powstawał w Krasnoludzie. Przez cały szereg dni po prostu rozrzucone płótna, worki, ale one też były bardzo pieczołowicie i długo przez Ciebie zbierane, prawda? To nie jest przypadkowo, że to jest taki, a nie inny materiał. Jakbyś mogła też o tym powiedzieć, jakiego to jest materiału zrobione. Tak, był taki moment w moim życiu, że pomyślałam, że myślę, że około tak 5-6 lat temu pomyślałam, że muszę zebrać worki na ziemniaki. Ta tkanina była tkana przez panie z pokolenia mojej babci. W zasadzie każda gospodyni na naszych białoruskich wioseczkach na Białostoczyźnie potrafiła takie rzeczy zrobić. I się okazało, że to już nie jest takie proste zebrać takie worki. Bo po prostu raz, że ludzie je po prostu wyrzucali, palili, starsi ludzie umierali, przyjeżdżali młodzi czy młodsi i tak dalej. Ale jeszcze tak, nie szanowało się. Tak. Niemniej trochę takich tkanin udało się zebrać i pomyślałam sobie, że uszyję tutaj właśnie tę największą tkaninę do wystawy Atlas Sejmińskiego Nieba. Bo to jest też taki pokłon wszystkim paniom, które się zajmowały, trudziły się tą pracą, taki ukłon, taka też nawiązanie do pamięci zbiorowej. Można powiedzieć, że ta praca jest, ma wielu autorów. Nie tylko ja jedna jestem tutaj autorką, ale wydaje mi się, że ma wiele autorek. Poza tym te tkaniny, tam na przykład środek jest to są też worki. Rozcięte worki na ziemniaki, niemniej wcześniej te tkaniny były używane jako spodnie męskie, robocze spodnie męskie. Nie wyrzucano wtedy niczego, tak? Jakby ta tkanina była wielokrotnie używana. Ja pamiętam też właśnie zebrane worki, które były łatane. Te łaty były pięknie przeszywane, zdarzały się nawet łaty z wyszywankami. W zasadzie szanowało się wszystko, tak? I pracę ludzkich rąk po prostu. Wartku, jeśli mógłbym Cię teraz spytać, bo to, o czym mówiłam w głosie, to o czym też jest trochę film, który zrealizowaliście, że ten świat jakby odchodzi. Dmitri mówi, że już właściwie młodzi ludzie nie chcą tak ciężko pracować, brać się za te stare techniki. Ten świat w długim, czyli takiego prawdziwego rzemiosła, takiego rękodzieła, który tworzył jednak inny rodzaj sztuki też, prawda? Czy z Twojego doświadczenia, z tego jak... No bo on miał takie poczucie dłużej przetrwać właśnie w społecznościach mniejszości narodowych, które może bardziej dbały czasem o swoje rodzime tradycje, czy się mylę. Ale moje pytanie jest i o to, ale też czy o to, czy nie masz poczucia, że w ogóle to odchodzi?
wiesz, czy my już wiemy, że to są rzeczy, do których już będzie bardzo ciężko powrócić teraz, czy nawiązać jakąś ciągłość? Ja myślę, że to jednak w jakiejś tam formie mniejszej niż dotychczas zostanie. Jeśli popatrzymy w ogóle na historię sztuk plastycznych, to te wszystkie technologie, nawet bardzo prymitywne, które istniały w historii, nawet malowanie na kamieniach czy na skalę, w jakiś sposób zostały w sztuce i są od czasu do czasu jakby uwidaczniane. Nie zniszczono, nie zrezygnowano z nich całkowicie. Ja myślę, że w sztuce oprócz talentu, oprócz tego, że się ma coś do powiedzenia, praca włożona w to dzieło jest istotnym czynnikiem wartości tego dzieła. Ja uwielbiam Petera Bruegela. Zawsze się dziwiłem, dlaczego on na tych obrazach maluje tyle scen i tyle postaci. Dlaczego tak robi? Ja myślałem, że to wynikało przede wszystkim z jego pracowitości. Dopiero historycy sztuki mnie naprowadzili na to, że prawdopodobnie w Niderlandach płacono za ilość postaci na obrazie. Znaczy, cena obrazu. Może teraz też pomyśleć nad jakąś metodą, która by preferowała litografię robioną na kamieniach, a nie w komputerze. Znaczy, ja nie mam nic przeciwko komputerowi, bo w swojej pracy, korzystając z programów montażowych, posługuję się komputerem. Ale wydaje mi się, że komputer, jeśli ma być wartościową technologią, to ma wprowadzać coś nowego do tej sztuki. Jeśli on ma służyć tylko dlatego, żeby było łatwiej, to nie mam tego przekonania. To znaczy, nie wydaje mi się, że to jest, że w sztuce ułatwianie sobie życia niekoniecznie prowadzi do wartości wyższych. Ja mam nadzieję, że ta sztuka grafiki w ten sposób tworzona przetrwa. Ja jestem w sporze z moją siostrą. Moja siostra skończyła na UNSS-ie wychowanie plastyczne i uczy studentów, uczyła, bo już jest na emeryturze Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, po pierwsze, jak uczyć dzieci plastyki, po drugie, uczyła o sztuce współczesnej. Napisała nawet 1200-stronicową książkę o sztuce współczesnej, a ja nie bardzo lubię sztukę współczesną, jestem trochę konserwatywny i z nią się trochę kłócę. Uważam, że Koszut i jego konceptualizm była jakaś zła droga w sztuce. Ślepa uliczka, której się wróci z bólem. No i ona mi napisała recenzję do tego filmiku. Aha. Bożenka, jesteś tu gdzieś? Bożenka bardzo ładnie to przeczyta. Bo tu jest gdzieś w tym, co ona napisała, clue tego problemu z tą techniką litograficzny. Waldku, obejrzałam film. Świetnie skomponowany. Brawo, montaż. Problem? Starszy artysta, litograf i jego refleksje w kontekście młodej osoby zafascynowanej grafiką. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia młodszym. Powiem tak. Może nie wiesz, ale te prace, które wciąż są chyba u ciebie, mój dyplom to litografia. Wspominam o tym, bo ten film jest o litografii. Pamiętam, jak godzinami siedziałam z panem w nawiasie, pracownik techniczny, który pomagał mi w tworzeniu kolejnych odbitek. Każdy kolor to osobna matryca. Dla mnie koszmar. On skrupulatnie podpowiadał mi, jak pomieszać kolory, aby uzyskać odpowiedni. Żmudna praca. Jeśli ktoś lubi taki długi proces, to okej. Okay. Ale dzisiaj uzyskujemy kolory w obrazie różnymi sposobami. Dla mnie to sentymentalny powrót do warsztatu, który wymaga cierpliwości. Bez człowieka, który lubi ten proces, nie osiągnie się w litografii efektu. Dla mnie ten starszy pan to przykład przywiązania do narzędzi, do pewnego procesu, warsztatu, który nazywam zjawiskiem sentymentalnym. Lubimy trwać przy czymś, czego się nauczyliśmy, co lubiliśmy kiedyś, co sprawiało nam radość. To jego życie. Tak działa nasz mózg. Przyzwyczajenie.
Niestety nie przepadam za grafiką, która powstała po to, aby uzyskiwać powielony obraz. Kiedyś to było potrzebne, bo dzięki grafice zwykli ludzie mogli mieć w domu ciało. Teraz mamy też inne narzędzia. Pewne pokolenia wychowały się na określonych narzędziach i tak kiedyś powstał film dźwiękowy. Niektórzy uznali, że to zamach na film niemy, czyli jedynie właściwy. Gdy powstała kolorowa fotografia, niektórzy uznali, że to okropne, bo czarno-biała to jest to. Warsztaty powstają i umierają, jak ludzie. Syzyf to dobry tytuł filmu. No troszkę, gdybym był, nie chcę być złośliwy w stosunku do mojej siostry, ale może z lenistwa tej litografii nie ulepiła. Nie myślę, żeby to była jakaś szeroka gałąź w sztuce w przyszłości, ale mam przekonanie, że jednak ona przetrwa. W wielu takich przypadkach w Krakowie robiono taką książkę o ginących zawodach. O ludziach, którzy uprawiają takie zawody, które jakby stają się niepotrzebne. Wydawało się, że one znikną. Dobrzy krawcy, dobrzy szewcy, twórcy instrumentów, lutniści. I nagle się okazuje, że niektórzy ludzie mają potrzebę mieć dobrze uszyty garnitur, mają dobre, ręcznie zrobione buty, bo one są wygodniejsze, że chcą grać na lepszych instrumentach zrobionych nie w seryjnej produkcji w warsztatach. I myślę, że tu jest jakaś nadzieja, że ta litografia przetrwa. Być może ta pracownia jakoś po jakichś ruchach tektonicznych związanych ze śmiercią Dymitra się odrodzi i przez młodych ludzi, którzy będą lubili pracować. A jeszcze u Dymitra było kilka rzeczy, które go wyróżniały. Na przykład, nie wiem, suszenie tych kamieni, które ona robiła suszarką. Wielu mistrzów litografii po prostu zgrzytałoby zębami na ten widok. No, a okazywało się, że on uzyskiwał rezultaty pozytywne, mimo że łamał te zasady. Ja mam nadzieję, że przetrwa ta pracowita metoda tworzenia sztuki. Że w komputerze, jeśli się chce zrobić i zaproponować coś, co ludzi zainteresuje, co zmusi ich do takiej refleksji, że do odczucia piękna, może nawet dobra, jak ty się domagasz, to też w komputerze wymaga dużej pracy, przygotowania, myślenia, starania się, wykorzystania tych metod technicznych, które komputer daje do zrobienia dzieła sztuki, a nie landszaftu. Tak, ja bardzo się cieszę, żebyście Państwo nie zrozumieli, że my tutaj będziemy jakiś sąd czarownic nad komputerem i nawet nowoczesnymi technikami odprawiać, bo wszyscy z tego korzystamy. Tylko jeszcze powiem, że na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki jest pracownia litografii. I tam studenci sami drukują z kamienia swoje odbitki. I jeszcze powiem, że ja co prawda jako z perspektywy dydaktyka prowadzę na rzeźbie, na wydziale rzeźby pracownię, która się nazywa graficznych form przestrzennych. Tam litografii nie ma, bo litografia wymaga zupełnie innego sprzętu niż na przykład techniki wypukłe czy wklęsłe. Niemniej jest to pracownia, gdzie tak jakby przewodnią nazwą jest w ogóle rysunek. Rysunek z elementami grafiki warsztatowej lub książki artystycznej lub w ogóle książki przestrzennej lub ilustracji lub tkaniny w połączeniu z warsztatem rzeźbiarskim na przykład, tak? I tak optymistycznie powiem, że jak studenci się zapisują i pytam studenta czy studentkę, w którą stronę chciałby pani pójść, to wiele osób mówi, że chciałby poznać te klasyczne techniki, linoryt, drzeworyt i tak dalej, więc może jest jakaś nadzieja. No, ten duch, o którym tutaj mówimy, rękodzieła, jest bardzo mocnym
nurtem też prac Solni Pogranicza i tego, co robimy. Jest tutaj z nami Wiesław Szumiński, który ma w pracowni i piec karcarski, i grafiki, które tworzy. I na przykład, jeżeli wydajemy książkę, tom poezji, mamy taką serię Inicjał, to dla pewnej limitowanej ilości książek jest oryginalna grafika, ręcznie robiona przez Wiesława. I dla ludzi jest różnica, że kupują ten tomik z oryginalną, prawdziwą grafiką, a tą, którą komputer po prostu tylko powielił, prawda? I że książka ma wtedy zupełnie inny jakość. Jest z nami Ula Wasilewska, która u nas prowadzi pracownię tkacką i która wymaga też po prostu jest rękodziełem, które cały czas jest tutaj pielęgnowane. Bożena ma w swojej pracowni Kronik Sejneńskich film animowany, który jest bardzo szmatną, chyba to są też osoby, które może w takim procesie tworzenia filmu animowanego brał udział, kiedy można się stuknąć w głowę, dlaczego my mamy tyle miesięcy dziubać, prawda, tą bardzo żmudną techniką, żeby powstało 5-7-minutowe dzieło filmowe, ale wtedy ujawniają się, i to chcę jeszcze tylko podkreślić, co powiedziałaś wcześniej, Małgosiu, że wtedy też jest jakby taka kategoria, nie wiem, czasu na przykład, prawda, że czy jest Hania, która tutaj widzę, siedzi, która jest współtwórczynią takiego filmu animowanego, gdzie można przez miesiąc latem albo i dwa siedzieć ze swoimi dziećmi, wnukami, żeby wspólnie budować opowieść. I to jest różnica, jakbyśmy to w jeden dzień stworzyli, czy w dwa, a to, że mamy całe dwa miesiące żmudnej pracy, to znaczy, że między nami różne inne relacje muszą nastąpić. Wewnątrz życia duchowego naszego musi się coś innego układać w czasie, jakiś rodzaj innej medytacji, prawda, żeby i to wchodzi do sztuki pewnie, prawda? Ale może to jest wszystko tylko sentyment. Nie chcę dyskredytować wypowiedzi mojej siostry kompletnie. Tak. Przywiązujemy się do jakichś technik wypowiadania się, reagowania na rzeczywistość. Te, które lepiej opanowaliśmy, są przez nas preferowane zapewne. Tak. Ale myślę, że na wszystkie jest miejsce. Jeśli pojawiają się tacy ludzie z pasją na Dymitru, to dzięki nim można tworzyć rzeczy fantastyczne. Szkoda, że z nim chyba jest trochę tak, znaczy trzeba powiedzieć, że myśmy ten film zrobili zupełnie prywatnie. To znaczy zaprzyjaźniliśmy się. To tak jak u niego, z Państwa dało nam zróbna. Pojechaliśmy autem do Mińska. Koleżanki dały nam spanie, nawet jedzenie troszeczkę. Przez 4 dni chyba siedzieliśmy, a to w pracowni, a to w domu i robiliśmy to wszystko. I to miało być zanotowanie istnienia Dymitra Mołotkowa. Nawet nie mieliśmy ambicji chyba zmontować tego, tylko przekazać ten materiał Małgosi do jej dyspozycji. No ale w momencie, kiedy 2 lata temu ponad już umarł Dymitr, no to pomyśleliśmy, że może jest czas na zmontowanie. Ja siadłem do montowania, bo kiedyś podmontowywałem materiały filmowe, ale okazało się, że po 5 latach, bo jestem dziennikarzem telewizyjnym i reżyserem w stanie spoczynku, tak można to powiedzieć najdelikatniej, no to siadłem do komputera i chciałem to montować. Okazało się, że co chwilę czegoś nie pamiętam z tego. Abit jest dość skomplikowany. Z tego rzemiosła. Tak. No to dzwoniłem ciągle do mojego byłego montażysty i go pytałem, aż się w końcu zdenerwował, mówił, postaw mi kawę, to ci opowiem o wszystkim w początku. Dlatego ten proces tworzenia tego trwał dopiero na końcu, jak już podmontowałem to i skonsultowałem z Państwem Wabrzeliukami, to montażysta to skleił. To jest taki filmik, sympatyczne nudziarstwo, jak mówi mój kolega, który uprawiał rozrywkę w telewizji.
Ale takie, takie nudziarstwo od czasu do czasu jest potrzebne. Bo, no bo pokazuje jakiś kawałek świata, który w sposób rozrywkowy jest nie do pokazania. Można było oczywiście lepiej ten film zrobić, ale w sytuacji takiej, kiedy był dobry operator i dźwiękowiec, który robił to drugi raz w życiu, później montażysta, który co prawda to już robił, ale nigdy by od razu pokazać, tylko później dawał lepsze, żeby to wszystko sprawdzili, szczególnie w sferze dźwięku. Ale powstał zapis, który pokazuje jakiegoś człowieka, który jest historią jakiejś dziedziny techniki artystycznej, który wiele w to wkładał emocji, siły, śmiał się nawet z siebie w tym filmiku. No mistrzu, trzeba było wózek kupić i wozić, a nie nosić te kamyszki. Więc... Nie wiem, wybrochać się nie jest momentu, ale być może jest to jedyny o nim film. Tak. Prawda? Bo to jest też jakby niezwykła wartość tej pracy, prawda? Że można się zastanawiać, czy montaż mógł być lepszy, czy dźwięk mógł być lepszy, ale z każdym rokiem to będzie nabierało jakby tak jak stare wino, prawda? Wartości, prawda? Bo to gdybyście tego nie zrobili, no to w ogóle śladu był, prawda? I chyba jest jedna jeszcze rzecz taka w tym filmiku dość istotna, że moja babcia mi mówiła, jak byłem mały, pamiętaj, Gnusiu, najwięcej dostaniesz w dupę od tych ludzi, którym w życiu pomogłeś. Bo oni będą chcieli w pewnym momencie sobie samym udowodnić, że ty nie jesteś taki dobry, jakiego udajesz. I w przypadku Małotkowa tak jest, że on pomagał studentom akademii, profesorom drukować ich pracę. Oni za tę pracę dostawali nagrody i gratyfikację finansową, ale żeby nie wyszło, że taki starszy pan, lekko trącący alkoholem, przemęczony, jest kimś wartościowym, a oni nie, to oni go później traktują jak kogoś niepotrzebnego, kogoś... I coś w takim mechanizmie u ludzi jest. I wtedy powstaje taki film, który go nobilituje, prawda? Który jakby odzyskuje wartość, prawda? I to jest też niezwykle. Chyba Małgosia nas zaprosiła tam właśnie po to, żeby pokazać Małotkowo i że przyjeżdżają tu ludzie z Polski specjalnie z kamerą, żeby zarejestrować to, co on robi, żeby mu tak oddać trochę takiego szacunku po prostu. Ktoś się tobą interesuje, nie jest to tak źle. Tak, to rzeczywiście spontaniczna była sytuacja, ale tak jak Waldek powiedział, tak, chciałam poznać panów z telewizji krakowskiej, tak. Bo to też to, co mówicie teraz, jest takim znakiem dla nas. Myślę, że w każdym miejscu, w każdej małej ojczyźnie, czy Sygnański, są po prostu tacy niezwykli ludzie, prawda, którzy niekoniecznie zostali dostrzeżeni przez ten świat. A być może tak jak mówisz, Waldku, były różne powody do tego, żeby ich gdzieś tam ukryć, pomniejszyć kosztem tych, którzy stali się medialni i tak dalej. I to jest nasze zadanie jakieś, żeby ich nie prześlepić, prawda, znaleźć sposób. Nie przegapić, prawda, takich ludzi. Proszę nie przegapiać starszych, ambitnych, utalentowanych, pracowitych, którzy czasami się wydają młodzieżami. Czy ktoś z Państwa by miał jakieś pytania może i chciał włączyć się do tej rozmowy? Piotruś. Małgosiu, ponieważ ja miałam tą wielką naprawdę radość i bardzo dużo wzruszeń w związku z tym, kiedy to latem przychodzili goście nasi oglądać Twoją wystawę i powiem, że trwało to długo, to bycie z Tobą i z Twoją twórczością i to, kiedy to wywoływało w ludziach bardzo wiele domowych wspomnień o miejscu, o dziadkach, o rodzicach. I chciałam zapytać teraz o te Twoje niezwykłe swetry, na których Ty
Zamieszczasz obrazy z własnego życia. Na tym filmie jesteś w swetrze, na którym jest wizerunek twojej cioci chyba. Czy to w ogóle się dokonuje jakiegoś wyboru, kogo ja wyhaftuję na obrazie, czy zrobię na drut? Jak to jest? Bo to jest coś bardzo fantastycznego i kiedy o tym opowiadałam ludziom, to natychmiast w Google wyszukiwali, właśnie ten komputer nam się przydaje, wyszukiwali te twoje swetry. Nie mieliśmy okazji ich tutaj mieć, bo były akurat na wystawie gdzieś w świecie. Czy mogłabyś o tym? Tak, swetry właśnie wróciły z Rzymu i już są dostępne. Mogę przywieźć dostępne. W każdym razie początek był taki, że w latach, kiedy spędzałam dzieciństwo, czyli urodziłam się, spędzałam dzieciństwo w Bielsku Podlaskim, były to czasy, gdzie w zasadzie niczego nie było w sklepach i robiło się z... a chciało się mieć nowy sweter albo cokolwiek, bluzkę nową, tak. Więc robiło się z rzeczy używanych albo sprutych właśnie, ubrań po ciotkach, po... tam, nie wiem, no wszystko, co było zrobione ręcznie, co można było taką nitkę wykorzystać raz jeszcze, tak. I... Ta żmudna, rzemieślnicza praca, kolejna pewnie, albo że pierwsza nawet. Czyli takie robótki ręczne też mnie zawsze bardzo wciągały, muszę powiedzieć. I rzeczywiście proces jest specyficzny takiej pracy. Pracy na drutach, tak? Gdzie się wszystko wykonuje ręcznie, a potem przyszedł taki czas. Na początku wykonywałam takie swetry z gazet różnych, takich, które były dostępne na rynku, a potem przyszedł taki czas, że się pojawiły swoje obrazy. I przestałam już kupować gazety i zaczęłam tak jakby rysować nitką na swetrach. I każda kolejna taka tkanina powodowała, że przychodziły kolejne obrazy, tak? I kolejne. I rzeczywiście, nawet jak pamiętam, jak wybierałam studia, gdzie pójść na studia, to zawsze sobie myślałam, kurczę, no muszę wybrać takie studia, żeby robić te swetry, bo tak mi się chce ciągle je robić, tak? Tak, więc... rzeczywiście, no i w jakimś momencie, znaczy powiem tak, że teraz wciągają mnie różne inne działania, niemniej ta kolekcja się powiększa, ona jeździ po różnych miejscach. Tak, no i w zależności od momentu, a pomysły przychodzą w różnych momentach, no to po prostu realizuję, tak? Takie tkaniny, w których można pochodzić, ale też można je obejrzeć w przestrzeni. Tak, ale to w zasadzie też powstają z używanych rzeczy, z rzeczy po kimś, nadając nowe życie, tak? Albo mieszając przeszłość z teraźniejszością. Czyli tak. Możemy mieć nadzieję, że w Sejmie będziemy mogli. Bo to rozumiem, że w Rzymie to jest wystawione w jakiejś przestrzeni, tak? Te swetry istnieją po prostu jak dzieła sztuki, tak? Po prostu. Wszystkie były pokazywane w Polskim Instytucie i zazwyczaj je pokazuję w przestrzeni, tak? Tak, żeby można było oglądać je z każdej strony, dlatego że w zasadzie przód jest zawsze inny od tyłu lub odwrotnie, żeby się nie nudzić przy tej rzemieślniczej pracy. Tak, dokładnie. Także w przestrzeni zawsze, no przeważnie. Myślę, że te swetry na zimę w Sejnach się przydadzą. Tutaj jest jednak chłodniejszy klimat. Swetry w Sejnach na zimę to dobry pomysł. Tak, często się wydarza właśnie tak, że zimą nie mam w czym chodzić, bo swetry są w objazdach, na wystawach. Zanim parę słów o tym filmie, to chciałbym nawiązać do historii, którą Waldek o Bruegel powiedział, o tym, czy mam trzymać dalej mikrofon, nie wiem, czy jest po włosku. Tak, chyba dalej musisz, wiesz? Chyba tak, tak. Tak, tak. O tym, że w Holandii płacono od narysowanej... Od człowieka. Od człowieka na obrazku.
Ja znam takiego redaktora radiowego, który wyceniał materiały licząc bohaterów danego felietonu. Za dwie osoby płacił więcej niż za jedną, za trzy jeszcze więcej. Jak już było pięciu bohaterów, to była rewelacja, to już była całkiem niezła kasa. A wracając do tego filmu. Niedawno gościliśmy w domu artysty z Mińska, młodego, jeszcze młodszego od Małgosi. Siedzieliśmy przy kolacji i on tak oglądał nasze obrazki na ścianie i zwrócił uwagę na grafikę Małgosi. A więc zaczęliśmy wyciągać katalogi, Jalina, bo ona wie, gdzie co leży u nas w domu, ja nie bardzo. No i katalogi z pracami Małgosi. On otworzył na tej serii, którą Państwo możecie obejrzeć też tutaj pod tytułem Kombinat. Nie widział tytułu od razu, powiedział, o, kombinat, uczyłem się tam. Zaczął to przeglądać, mówi, rewelacja, jestem zachwycony. Taka prosta kreska, ona oddaje całą jakby atmosferę tego kombinatu. I ten film jest też taki, jakby jak się go ogląda pierwszy raz, może wydać się prosty, czy jak Waldek powiedział, ale to oczywiście albo niedoskonały w montażu dźwiękowym, czy zdjęciowym. To jest jakby prosta historia, rozmowa mistrz, uczeń, uczennica plus nieprosty, skomplikowany proces powstawania litografii. I jest jedność miejsc. Ale oglądam ten film troszeczkę jako w różnych wersjach, ale po raz kolejny, po raz pierwszy na dużym ekranie. Bardzo dobrze się go ogląda, ale ja, może to ten sentyment, tak? Wróciłem do Mińska, do lat 90. Ja takich pracowni widziałem tam kilka, co najmniej. Pracowni malarskich, fotograficznych, jakieś podziemia, jakieś piwnica, jakieś ruina na ulicach, których już nie ma, bo zostały te kamienice XIX-wieczne rozebrane, bez kanalizacji, bez niczego. I ten duch, oprócz tego oczywiście, oprócz tej uniwersalnej historii kontaktów mistrz-uczeń, oprócz bardzo ciekawej historii, która jakby się zapętliła, tej litografii, która wraz z polskimi Żydami, którzy uciekali w 1939 roku do Związku Radzieckiego, tam trafiła ta sztuka i teraz właśnie przywiozła ją do Warszawy. To też Waldek z Darkiem Pawelcem, trzeba powiedzieć, też podkreślić, piękne zdjęcie Darka, który potrafi zrobić sztukę wizualną nawet w bardzo niesprzyjalnych warunkach, to oni nie musieli wyjść jakby poza tę pracownię, nie pokazali tego Mińska, nie pokazali jakby całego otoczenia, a my nie odbieramy tej historii jako jakiejś takiej niepełnej, czy nam czegoś brakuje. Ja to mówię po którymś obejrzeniu tego filmu, a więc ten film nie jest tak, że ja się tam zachwyciłem, a potem widzę, że to jakieś takie, tu jakaś niedoróbka czy co, tylko wręcz odwrotnie, że ja tu widzę jeszcze jakiś niuans, jeszcze jakiś detal, jeszcze coś, jeszcze jakiś element wnoszący coś do tej pięknej historii. Brawo! Dziękuję. Dziękujemy komuś. Kto jeszcze? Proszę bardzo. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Mnie się nasuwa taka refleksja, prosiłbym, nie wiem, może to pytanie zbyt osobiste, ale w związku z tym, co pani Małgorzata mówiła na początku, z doświadczeniami również rodzinnymi, społeczności, z którą się identyfikuję, wynikającymi z takich, a nie innych zdarzeń historycznych, 45-46 rok, to co pan Krzysztof tutaj na początku wspominał. Czy pani to doświadczenie, to rodzinne, czy znajomych ludzi, doświadczenia historyczne negatywne
widzi jako pewne takie doświadczenie, które integruje społeczność białoruską? Czy jest to taki zbieg wydarzeń, który w jakiś sposób pozwala tą tożsamość umocnić, czy jest wręcz przeciwnie? Czy to raczej jest takie doświadczenie stricte negatywne, które w kontekście dzisiejszej sytuacji politycznej na świecie i w Polsce, no jednak nie pozwala mieć zbyt pozytywnych opinii co do tego. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że społeczność białoruska, być może się mylę, ale ona chyba nie odczuwa takiego dużego wsparcia ze strony swojego państwa narodowego, które naród nam bliski, państwo nam bliskie, ale niestety jakoś te nasze drogi się, mam nadzieję, że czasowo rozeszły. I no, pytanie może osobiste, ale proszę może o odniesienie się do tego tematu. Pytanie jest bardzo trudne. Może nawet powinnam oddać mikrofon tutaj obecnemu Mikołajowi. Tak. Bo w pani twórczości, przepraszam, jeszcze jedno tylko zdanie. Widzę jakby wybrzmiewanie tej tożsamości w litografiach, które miałem przyjemność obserwować i przed spotkaniem i wcześniej i teraz. Widzę jakby tą tożsamość, ale jak to wygląda? Pejzaż, kiedy ja dorastałam, był trochę inny niż teraz. I ten pejzaż ciągle się zmienia. Teraz przetacza się dyskusja, może nie będę tutaj... temat jest trudny i w kontekście też wojny i sytuacji, która się dzieje na wschodzie. Wydaje mi się też, że akurat jesteśmy w takim miejscu, gdzie się zwraca uwagę na mniejszości, które od zawsze mieszkały w Polsce, ale proszę mi uwierzyć, w Polsce już tak nie ma, że jest wszystko jedno, znaczy, że jakby ludzie nie czują tych niuansów, nie wiedzą, że mieszkają mniejszości, zawsze tam mieszkały, więc temat jest trudny, mi się wydaje, że... No tak. Jeszcze sytuacja po 2020 roku była inna i stosunek Polaków do Białorusinów był też inny. Potem się trochę zmieniło, że na taką sytuację, że polscy Białorusini też musieli pisać oświadczenia, tak, że my jesteśmy z Ukraińcami, pomagamy sami Ukraińcom, tak? Więc rzeczywiście, wydaje mi się, że teraźniejszy świat nie jest prosty pod tym względem. Ale może jeszcze tutaj Mikołaj powinien się wypowiedzieć. Małgosia powiedziała o tych niuansach. No rzeczywiście jest jeden taki dosyć istotny, bo pan użył takiego określenia, że nie ma, że Białorusini nie mają wsparcia od swojego państwa narodowego. Znaczy, jeśli my tutaj możemy mieć jakąś pretensję do jakiegoś państwa, to do naszego państwa, do Polski. A więc my jesteśmy obywatelami Polski. Możemy mieć pretensje na przykład, że w szkołach tego nie uczą, że nie ma wiedzy o społeczeństwie czy wychowania obywatelskiego, gdzie się o tym mówi i gdzie automatycznie, znaczy co by broniło nas, może to złe słowo, ale nie powodowało tego, że ktoś, kto usłyszy słowo Białorusin, nieważne, że on pochodzi spod Bielska Podlaskiego, z Białegostoku, czy z Hajnówki, czy z Warszawy, nie będzie automatycznie utożsamiany z reżimem Łukaszenki. I edukacja w Polsce niestety kuleje. Próbował to naprawiać Waldek Janda poprzez swoje, to o czym mówił Krzysztof, poprzez swoje filmy, poprzez swoje cykle w telewizji, poprzez festiwale, które organizował w Krakowie. Był trochę lepszy klimat, był trochę lepszy czas na to, ale też było przekonanie, że to warto robić. Jedną z lepszych mów politycznych, które
czy obywatelski, które usłyszałem, aż szkoda, że to nie była mowa polityka, to było wystąpienie Waldka Jandy na otwarciu jego festiwalu u siebie, festiwalu filmów etnicznych, filmów i programów telewizyjnych etnicznych na Wawelu. W sali, nie pamiętam jakiej, ale jakiejś bardzo ważnej na Wawelu, mówiłeś wtedy o tym, że twoja ojczyzna, że nasza ojczyzna była największa, najpotężniejsza, najpiękniejsza, kiedy się składała z wielu części, kiedy była różnorodna, kiedy była też taką jednością pomimo tej różnorodności. Krótko to trwa. Ja myślę, że żeśmy poruszyli tutaj temat ważny dla w ogóle pogranicza i może powinniśmy osobno zrobić spotkanie na temat, żeby pokazać, co to były za Leszady, prawda, skąd te wszystkie tragiczne sytuacje, które mają ciągle kontynuację. Wojna w Ukrainie jest tutaj kolejnym przykładem, no ale nie wiem, teraz bardzo boleśnie nasi Białorusini przeżywają taką kampanię billboardową na Podlasiu, w której pisze prawosławne to nie ruski, prawda? Czyli, która jest jakby nożem w serce dla tego, jak oni budowali swoją tożsamość, czy budują. I ta pamięć Rzeczpospolitej, prawda? Która niesprawiedliwie nazywała się obojga narodów, a nie trojga narodów, czyli ten naród ruski, prawda? Który niesprawiedliwie jest utożsamiany z Rosją bardzo często, albo w któryś kontekstach był utożsamiany z komunizmem tylko, prawda? I że stąd się wzięły Zaleszady i różne inne niesprawiedliwe podejście. Ja myślę, że dalej powinniśmy na ten temat toczyć rozmowy, tym bardziej jak Mikołaj mówi, nie ma tego w szkołach, niestety, naszych. I to jest nasze wielkie zaniedbanie tutaj w Polsce. I może pomyślmy o takim spotkaniu, które tylko temu poświęcimy. I myślę, że wasza tutaj obecność tylko to po prostu zainspirowała i na pewno do tego wrócimy. I może z jakimiś twoimi filmami, Bartku, wtedy, prawda? Bardzo dziękuję za to. Czyli rozumiem, że już, bo patrzę jeszcze, czy ktoś z państwa by chciał jeszcze jakieś pytanie zadać. Jeżeli nie, to mamy teraz jeszcze dla państwa zaproszenie, bo nie wszyscy, a nawet ci, którzy już byli na wystawie Małgosi Dymitru, na pewno chętnie jeszcze tam raz zajrzą do Domu Pogranicza, żebyśmy poszli sobie i zobaczyli wystawę. Będzie z nami autorka, jak będziemy mieli jeszcze jakieś pytania, może to tam na miejscu. A tymczasem bardzo pięknie dziękuję za tą rozmowę, za to spotkanie. Małgorzata Dymitruk, Waldemar Janda byli z nami. Dziękujemy wam pięknie.